Cześć, witam cię ponownie. Jak wiadomo, wiele gwiazd dzisiejszego wrestlingu nie zaczynało od początku właściwie swoich karier, tylko od dłuższych lat. Wiadomo, tam w 15, 16, teraz 20 lat i potem tak leciało. Wielu weteranów między innymi do dzisiaj występuje i są bardzo zadowoleni z tego, jak ich kariery się potoczyły. Jednak w WWE czasami też pojawiały się tak zwane rodzynki, które no niby ich czas już minął, ale tak naprawdę ich nie minął i mogą występować dalej. Lub występowali oczywiście. O czym dokładnie mówię? To zamierzam ci dzisiaj przedstawić. Ja jestem użytkownik ATWWE, a ja dzisiaj przedstawię ci listę 5 najstarszych wrestlerów oraz wrestlerek, które postawiły nogę w WWE. Od razu mówię, że opinie na temat tej piątki są tylko moje osobiste, nie musicie z nimi zgadzać. I także tą listę tworzyłem troszeczkę czasu, więc jeżeli kogoś pominąłem, który był starszy właściwie i wystąpił w WWE, to prosiłbym, by napisał w komentarzu, a ja w przyszłości zrobię odświeżoną wersję. Numer 5. Goldberg. 2017, 50 lat. No cóż, zaczynamy właściwie od mocnego wejścia. Bill Goldberg, jak wiadomo, kasty nie zaczynał od razu od wrestlingu, ponieważ był zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Do 1995 roku występował właściwie na tych boiskach i musiał wtedy zrezygnować ze względu na kontuzję. W WCW właściwie się pojawił i zadebiutował w 1996 roku, gdzie oczywiście od razu stał się jedną z większych gwiazd tej federacji, głównie ze względu na jego serię zwycięstw, która była nieprzerwana przez praktycznie cały rok. Pokonał go dopiero Kevin Nash na jednej z gal WCW. Występował on tam do 2001 roku, gdzie potem było tam odpoczął. W 2003 roku weszedł do WWE na rok, gdzie był to jeden z tych gorszych. No i tak nic. Powrócił on w 2016 roku ze względu na to, żeby promować grę WWE 2K17. To dla mnie było trochę dziwnym powodem. No i niestety powiedzmy, że w tamtym momencie no nieuniknione było to, że wskoczy do ringu. A tak naprawdę on zawalczył nie wiem ile, 3 walki. Jedną tam z Brockiem Lesnarem na Survivor Series, gdzie wygrał 40 sekund, to było żałosne. Drugą zna Fastlane z Kevinem Owensem o Pass Universal, który zdobył też i też nie, że on sam zdobył tylko przy pomocy. A ostatnią walkę, co jest właśnie ważne, zawalczył na WrestleMania 33 z Brockiem Lesnarem, gdzie no chociaż tam się postarali, no nie odpuszczali w ogóle. Brock Lesnar wygrał, Goldberg oddał pas, no i no, na następny rok powiedział, że no kończy karierę. Oczywiście rok później został dodany do WWE Hall of Fame, gdzie oczywiście teraz ma swój pierścień. Ale moim zdaniem no Goldberg jest legendą, tak, ale według mnie wskakiwanie, żeby promować grę, a potem żeby wskakiwać do ringu, to jest kompletnie dopletny bezsens. Numer 4. Undertaker. Rok 2018, 50 lat. No i oczywiście mówię tu o jednej z moich ulubionych legend w historii WWE. Jak wiadomo, Undertaker zadebiutował w WWE w 1990 roku na gali Survivor Series, gdzie wystąpił w tradycyjnym tag team elimination meczu. Nie pamiętam już z kim tam partnerował. Potem tak długo utrzymywał się na szczycie, zdobywa pasy WWE i inne tego typu rzeczy. No i powiedzmy, no on narodził oczywiście to, co wszyscy lubiliśmy, czyli no serię na WrestleMania, z tych zwycięstw oczywiście, że każdy no czekał cierpliwie na WrestleMania, że czy wygra, czy przegra, czy tym podobne. Oczywiście ten cały fame się został zabity w 2014 roku, kiedy Brock Lesnar wygrał z nim. No i no większość fanów odeszła od WWE przez to, jednak ja nie, ponieważ no coś mnie podkusiło jeszcze. Zresztą to jest najlogiczniejsze, co ciekawe, że ten Undertaker miał zakończyć karierę w zeszłym roku jeszcze, gdzie przegrał drugi raz, tym razem z Romanem Reignsem, ale też oszukał wszystkich fanów. Obecnie Undertaker wciąż walczy, wciąż jest aktywny, ale no powiedzmy, że to nie jest już to, czego oczekuje. Oczywiście ostatnią walkę zawalczył w październiku albo w listopadzie zeszłego roku, gdzie razem z Kane'em zawalczyli przeciwko Triple H'owi i Shawnowi Michaelsowi. No i to była jedna z najgorszych walk, jakie w życiu widziałem. Naprawdę, to była kisna katorga oglądanie tego. To oglądanie było jak czterech starszych panów próbuje walnąć siebie i no po minucie już padają na twarz.
No i ja no, mam wielki szacunek oczywiście do Undertakera, no ale no, niech już skończy tą karierę, naprawdę. Zresztą dodam wam ciekawostkę, że ten, że zawsze jak jakiś wrestler kończy karierę czy coś, to później po latach wszyscy chcą, że jeszcze jeden pojedynek i tym podobne. A w przypadku właśnie Deadmana chcą skończenia kariery, ponieważ ich właśnie obchodzi zdrowie jego, a nie że jego forma, bo wiadomo, że w wieku 50 lat już nigdy nie będzie się takim dobrym jak kiedyś. A no mam wrażenie, że Taker niby nie słucha się chyba fanów, albo słucha się tylko, że chce jeszcze tam może dojść do następnej WrestleMania i koniec. Jeżeli tak będzie, to no jeszcze to zaakceptuję. Numer 3. Jerry Lawler. Rok 2012, 62 lata. Jerry Lawler oczywiście no nie pokazał się tak zbytnio w WWE, ale już mówię od razu. Oczywiście on walczył na innych niezależnych federacjach typu, nie wiem, NWA, ECW i inne tego typu rzeczy. Do WWE weszedł w 92 roku i stał się tam znany głównie z powodu tego, że był komentatorem. I tylko właściwie. A jeżeli chodzi o występy, to nie miał ich dużych. Ostatnią taką rywalizację, jaką miał, to w 2011 roku przeciwko Michaelowi Cole'owi, czyli jego długoletnim partnerze z komentatorki. Walczyli tam coś tam, no po gawędzili, nawet Michael Cole stworzył tak zwany swój ten Cole Mines, czyli taką jakby, nie wiem, osłonę siebie, że wiecie, że nie może mnie dotknąć, bo zaraz zarostki będą i tym podobne, że coś. I no najgorsze, że oni mieli nawet tą walkę na WrestleMania, gdzie no zawalczyli i jeszcze ten Stone Cold Steve Austin był tym sędzią specjalnym. Walkę wygrał Michael Cole. I tak naprawdę on wygrał dzięki temu, że ten generalny menadżer Raw tam wskoczył. I potem tam rewanż był na rewanż był na Over the Limit, gdzie w Kiss My Foot meczu, który też był po prostu żartem typowym. Nawet nie chcę go wspominać właściwie. Ale to nie jest ostatni ten, ostatnia gala, której wystąpił, ponieważ Jerry Lawler oficjalnie wystąpił w Royal Rumble 2012, gdzie był chyba z numerem 14, o ile się nie mylę, gdzie został wyeliminowany przez... Kurde, przez kogo to było? Dobra, nieważne, zapomniałem, że weszedł tam i tyle. Zresztą podobnie to było, zrobił to samo, co w mniej więcej w 97 roku, kiedy też weszedł i został przez 30 sekund wyeliminowany. I oczywiście, no, wszystko w porządku, no i każdy wie, co potem zdarzyło się w tym roku, w którym wystąpił w Royal Rumble, że przez te występy, no, było strasznie i mógł Jerry Lawler stracić życie. Po prostu. Numer 2. The Fabulous Moolah. Rok 2004, 78 lat. I mówimy tu też o jednej z tych weteranek, które, no, lepiej nie mówić właściwie za dużo. The Fabulous Moolah oczywiście urodziła się w 1923 roku, a swoje pierwsze kroki stawiała w 1949. Do WWF trafiła w 1979, gdzie tam troszeczkę poobrykała, powalczyła i tym podobne. I potem zdobyła oczywiście pas mistrzowski kobiet WWF, gdzie trzymała przez bodajże 13 albo 14 lat, co jest do dziś rekordowym osiągnięciem. No i tam walczyła, tym podobne i no później oczywiście przez swój wiek musiał odstąpić na jakichś tam zwykłych segmentach i tym podobne. Potem zaprzyjaźniła się z Mae Young, która wskoczyła do federacji Vince'a McMahona i tam coś pobrylowały. I oficjalną walkę ostatnią, jaką miała, to właśnie w 2004 roku, gdzie w tag teamie z Mae Young właśnie wystąpiły na odcinku SmackDown przeciwko Dawn Marie oraz Tori Wilson. Co ciekawe, była to też rocznica, pięcioletnia rocznica SmackDown. Oczywiście ta Moolah oraz Mae Young wygrały ten pojedynek, no i w sumie to tyle. Zmarła potem ona 3 lata później przez jakieś tam komplikacje, których nie wiem. I co jest najlepsze też, co się dowiedziałem później, że no oczywiście WWE miało w pomysłach uczczenie jej pamięci nazwaniem na jej część oczywiście Battle Royale kobiet na WrestleMania, bo był plan, ale powiedzmy, że po latach wyszły pewne fakty, które no doprowadziły do tego, że lepiej o niej nie wspominać. Wszyscy, którzy będą obserwować, o co mi dokładnie chodzi, będą wiedzieć, o co chodzi. Wolę nie wspominać, co właściwie ta Moolah robiła w przeszłości i żadnej kobiecie, która chce walczyć z tym w wrestlingu, nie życzę sobie tego. I numer 1. Mae Young, 2010, 83 lata.
No i skoro mówiliśmy oczywiście o Fabulous Moon, to trzeba nie wspomnieć właściwie o Mae Young. Mae Young urodziła się oficjalnie 12 marca 1923 roku, a swoje kroki pierwsze stawiała dokładnie 17 lat później. No i oczywiście tam no, jej głównym celem miało być od razu WWE, ale oni tak stwierdzili po prostu, że no, ona nie jest jeszcze gotowa do tego, żeby zawalczyć. Niestety ona już nigdy nie zawalczyła w pełni sił, ponieważ do WWE trafiła w 99 roku jako już seniorka właściwie. No i no, trafiła do segmentów, które są... nawet nie chcę wspomnieć, bo co myślicie, to po prostu ten... Może żołądek podnieść do góry właśnie. Do głowy już chciałem powiedzieć. No i jak oczywiście występowały bardziej w tych ohydnych rzeczach i tym podobne. A oficjalną, ostatnią walkę, to tak nie wiem, czy to tak zaliczyć właśnie można jako oficjalną, ale powiedzmy, że tak, miała w 2010 roku, gdzie było wtedy ten, edycja specjalna Raw Old School tak zwana, gdzie były wszystkie legendy. No i ona tam wystąpiła oczywiście i no... Jej tam przerwanie przerwały wtedy ówczesne mistrzynie kobiet, czyli Leykul, czyli Michelle McCool oraz Layla. I tam oczywiście ponabijały się ze starości i tym podobne, a Mae Young wyzwała je na pojedynek bez dyskwalifikacji. Oczywiście ona nie wygrała tego sama, bo przy pomocy innych tam div, ale powiedzmy, że pinfall był oficjalny i że raz, dwa, trzy i Mae Young wygrała. I tak jak mówię, że to było ten, że gdy wygrała, to było 83 lata. Więc no, to całkiem niezły wiek był. Mae Young zmarła 4 lata później, w wieku 87 lat. No i przynajmniej ona ten, dostąpiła zaszczytu, że dzięki temu, że ona oczywiście osiągnęła sukcesy tam poza WWE innym, to na jej cześć został uczczony tak zwany turniej Mae Young Classic Tournament, który oczywiście jest co roku lub co 2 lata i na którym występują oczywiście zawodniczki z wszelakiego świata, wszelakich federacji i które mogą pokazać swoje mocne strony w WWE i w przyszłości może ten, w przyszłości może zdobyć kontrakt. Między innymi na przykład skorzystały z tego Kairi Sen czy Shayna Baszler. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Tak jak przypominam, że opinie na temat tej piątki są tylko moje osobiste, więc nie musicie się z nim zgadzać. A jeżeli chcecie pogadać, to napiszcie w komentarzu. I tak jak mówię, że jeżeli pominąłem kogoś, kto był starszy, to też napiszcie, to w przyszłości zrobię odświeżoną wersję. Na ten moment ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć!